Gościem poranka wnet Radosław Fogel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Sojuszu Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa. Wszystkiego najlepszego. Nie mamy prezentu dla pana posła, ale... Ja też nie mam, więc jesteśmy kwity, ale dziękuję serdecznie. No, to nie wiem, jeden i druga strona wyszła na niekulturalną, ale trudno, będziemy nadrabiać w rozmowie, a może po prostu wszystko stanie się po rozmowie w weekend w Warszawie, spotkanie Warszawski Szczyt. Jakie będą polityczne konsekwencje tego wydarzenia? W Warszawie spotkali się liderzy partii konserwatywnych, prawicowych z całej Europy, zrzeszeni zarówno w frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy Prawo i Sprawiedliwość, hiszpański Vox, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, czy holenderska partia Robarosa JA21, to te, które były obecne, oraz te partie, które są we frakcji ID w Parlamencie Europejskim, czyli chociażby Zgromadzenie Narodowe z Francji, flamandzki czy belgijski Vlaams Belang, estońska Ekre i włoska Liga, chociaż nie było również włoska Liga, chociaż nie było... Zabrakło Matteo Salviniego. Nie dotarł niestety Matteo Salvini, związany innymi obowiązkami, nie dotarła również, nazwijmy to, nasza część Włochów, bo z kolei Giorgia Meloni miała już potwierdzoną obecność na dorocznym spotkaniu swojej partii. Czyli bracia Włosi, niedobrze, ale też nie dojechała konkluzja, bo miała być wspólna frakcja, miała powstać trzecia, największa frakcja w Europarlamencie. Konserwatyści mieli się zjednoczyć i nic. Bo ta konkluzja była przedwczesna i jej oczekiwanie było przedwczesne. Rzeczywiście kilka dni przed szczytem pojawiły się takie doniesienia medialne. Zarówno my, jak i strona węgierska dementowaliśmy je, bo to kompletnie nie był cel tego spotkania. Być może kilka gorących głów w ten sposób do tego podeszło. Nie, to jest długa droga przed nami. To no, nie bez przyczyny. I te przyczyny są bardzo różne. Znaleźliśmy się w różnych frakcjach w Europarlamencie i tego nie da się złączyć od tak jednym spotkaniem. Podjęliśmy, poza rozmowami o szerszej natury, powiedziałbym ideowej, takimi na przyszłość dotyczącymi również traktatów europejskich, podjęliśmy dość konkretne konkluzje, które mają nas zbliżać, chociażby wspólne posiedzenia obu grup w Parlamencie Europejskim, większa koordynacja głosów. Ale to kierunek jest jeden, że kiedyś powstanie jedna formacja i że zajdzie się z Marine Le Pen w jednym froncie politycznym. Na pewno chcemy tego, żeby rzeczywiście prawica, konserwatywna prawica w Europarlamencie była znaczącą siłą, mówiła jednym głosem i mogła zablokować te niebezpieczne i dla wszystkich krajów członkowskich, i dla samej Unii tendencje, które się teraz pojawiają. A kto się zmienił bardziej, PiS czy Marine Le Pen? Prawo i Sprawiedliwość jest zawsze tam, gdzie było i oczywiście... Przez wiele lat mówiło, że z Marine Le Pen nie, że to jest ten limes, ta granica, której nie przekroczycie. Co się zmieniło? Myślę, że z jednej strony Marine Le Pen, która stała się poważnym politykiem francuskim, który wchodzi do drugiej tury wyborów prezydenckich... Jej ojciec też wchodził i co z tego? Jednak... Wtedy go nie lubiliście. Jednak jest różnica między Marine Le Pen i jej ojcem, no nie bez przyczyny on sam nie popiera jej w obecnych wyborach, ma innego kandydata. Myślę, że to jest ta różnica. Jednak Marine Le Pen zobaczyła, że ta jej poprzednia polityka nie była efektywna. Po drugie, to nie jest sojusz, i my też to mówimy wielokrotnie, w którym my się musimy zgadzać we wszystkim. Czy sojusz, w którym, nie daj Boże, przyjmujemy wszystkie poglądy naszych partnerów. To jest współpraca na poziomie partii europejskich z głównym celem, jakim jest powstrzymanie federalistycznych zapędów Panie Unii pośle, Europejskiej. Kiedy mówicie z Marine Le Pen, my nie musimy się zgadzać co Salvini do wszystkiego. O Putinie, to co oni mówią?
Pan poseł mówi, a Putin, a Marine Le Pen co odpowiada? No, nie było takiej sytuacji, aczkolwiek oczywiście przecież nie udało się pominąć chociażby tego, co dzieje się na naszej wschodniej granicy, tego ataku hybrydowego Łukaszenki wspieranego przez Putina. I tu akurat pełne zrozumienie ze strony i pełne wsparcie, co ważniejsze, ze strony wszystkich uczestników tego spotkania. Myślę, że dużo mniej wysiłku trzeba w przekonanie ich, że polskie działania mają na celu ochronę całej Europy, niż czasami w przekonanie przedstawicieli Komisji Europejskiej czy Europejskiej Partii Ludowej. I mogę od razu powiedzieć, bo znam też ten cytat z wywiadu dla Rzeczpospolitej, który się dzisiaj pojawił, to pewnie będzie news dnia. Mogę powiedzieć, że to też jest naszą rolą w pewien sposób przekonywanie i udowadnianie politykom francuskim w ogóle, bo myślę, że akurat to zdanie, które wyraziła Marine Le Pen w rozmowie z redaktorem Bieleckim, nie jest odosobnione, jeśli chodzi o francuską politykę, bo znamy słabość Francuzów, no, ludzi kultury, polityki. Eric Zemmour też mówił podobnie. No, generalnie myślę, że większość polityków jako Francuzów... jako części bezpieczeństwa naszego kontynentu. Myślę, że większość polityków francuskich, niestety oni mają taki soft spot, jeśli chodzi o Rosję. Większość polityków francuskich tak myśli. Naszą rolą jest uświadamianie im, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak rosyjska strefa wpływów. Że rosyjska strefa wpływów kończy się na granicach Rosji uznanych prawem międzynarodowym. No i to jest sprawa oczywista, ale nie osiągniemy tego, a skąd mamy pewność, siedząc komfortowo że na politycy, kanapie. Politycy, z którymi rozmawiacie, Marine Le Pen czy Matteo Salvini, kiedy dojdzie do agresji na Polskę, nie daj Boże, są rosyjskie, to nie powiedzą Polska, dawna strefa wpływów rosyjskich, nie mieszajmy się. Jest pan poseł pewien, że nie będą takie zdania padały? A czy jesteśmy pewni, że jakikolwiek polityk dzisiaj sprawujący władzę takiego zdania nie wypowie? Nie słyszymy takich zdań ani od obecnego prezydenta Francji, ani od odchodzącej kanclerz Merkel. Mamy sojusze. No, odchodząca kanclerz Merkel już była. Tak, była kanclerz Merkel. Być może nie wypowiadała tego lub owego, ale za to zbudowała rurociąg Nord Stream 2, który okazał się być stryczkiem nie tylko dla Ukrainy, ale również dla dużej części Europy. No, dzisiejsze ceny energii w Europie, które również wpływają na inflację, to jest właśnie dzieło, to jest scheda po kanclerz Merkel. Mamy traktaty, jesteśmy członkiem NATO, mamy gwarancje międzynarodowe, ale przecież oczywiście nikt nie uważa, że wszystko za nas zrobią inni. No stąd jest chociażby ta propozycja ustawy o obronie Rzeczypospolitej autorstwa prezesa Kaczyńskiego, której istotą jest znaczne wzmocnienie i zwiększenie armii. My też musimy sobie zdawać sprawę, że przede wszystkim musimy mieć własne możliwości obronne, jeśli już o tym mówimy. W studiu Rosław Fogel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, poseł tejże partii. A co będzie robić z Niemcami? Czy będzie jakiś dialog, nowy rząd, który w swojej umowie koalicyjnej pisze między innymi w tym aspekcie europejskim o Federacji Europejskiej? I co wy z tym zrobicie? Oczywiście, no, Niemcy pozostają naszym sąsiadem, pozostają naszym głównym partnerem handlowym. Jesteśmy połączeni z nimi bardzo wieloma związkami. To się nie zmieni. Ale teraz dzieli was jeszcze więcej niż z poprzednim rządem niemieckim, to prawda? To się nie zmieni jako stosunki międzypaństwowe, ale oczywiście można domniemywać, że koalicja, której podporą jest socjaldemokracja, no, będzie jeszcze mniej chętnym okiem patrzeć na kraj, w którym rządzi partia konserwatywna. No to tak w polityce wygląda. A na co to się przełoży? Trudno im powiedzieć. Mam nadzieję, że strona niemiecka jednak nie będzie przekładać różnic ideologicznych na spory pomiędzy krajami. Ale wspomniana przez pana umowa koalicyjna, no to jest rzeczywiście... Znaczy to jest z jednej strony odkrycie kart, czy może powiedzenie głośno tego, o czym duża część elit europejskich szeptała od dawna, czyli jasne powiedzenie o dążeniach do federalizacji. A z drugiej strony to nie jest problem tylko Polski. To jest problem całej Europy, bo jeżeli niemiecka koalicja rządząca podejmuje deklaracje, które dotyczą nie spraw wewnętrznych Niemiec, tylko dotyczą ich otoczenia zewnętrznego, Unii Europejskiej i widzi siebie w roli hegemonii
hegemona, no to jest problem dla wszystkich krajów członkowskich. Guy Verhofstadt, jeden z ważnych polityków frakcji liberalnej w Europarlamencie, powiedział: znika Merkel, znika pyn hamulcowy, także w sprawach polskich teraz będzie można silniej egzekwować praworządność nad Wisłą, bo nie będzie Merkel w Berlinie. Z praworządnością nad Wisłą wszystko jest w najlepszym porządku. Guy Verhofstadt i wiele osób innych ma odmienne zdanie. Guy Verhofstadt nie jest, myślę, osobą, która ma jakieś specjalne narzędzia czy kompetencje do tego, żeby oceniać stan praworządności w Polsce. No ale to jest oczywiście bardzo dobry przykład polityka europejskiego, który właśnie chętnie by widział państwo federalne, który chętnie by widział Unię, która wychodzi poza swoje kompetencje, przekracza traktatowe umocowania, bo przypomnijmy, no po raz milionowy już zapewne, że kwestie wymiaru sprawiedliwości nie leżą w gestii Unii Europejskiej, ale... Mamy stanowisko rzecznika TSUE, który mówi, że procedura pieniądze za praworządność jest zgodna z traktatami, więc już za chwilę nie tylko KPO, ale także budżet będzie dla nas niedostępny. Czy mniejszym, jest, czy wy się liczycie z tym, że teraz nie będzie w ogóle euro europejskich w Polsce? My czekamy na wyrok całego składu. To jest na razie opinia rzecznika, to po pierwsze. Po drugie, nie ma takich legalnych możliwości, bo my cały czas mówimy i oczywiście, na czym polega cała dyskusja z tym zapisem, że pytanie jest, czy on może być traktowany jako bypass, czy jako jakaś alternatywa dla istniejących zapisów traktatowych. I o tym w ogóle się rzecznik nie wypowiedział, bo sam fakt, że istnieje ten zapis o ochronie interesów budżetowych Unii Europejskiej, on nie jest problemem. My wręcz przeciwnie, no, wielokrotnie to podkreślaliśmy, no, dlatego premier Mateusz Morawiecki się na to zgodził, bo akurat to jest w jak najlepszym interesie, w jak najlepiej pojętym interesie Polski. Ochrona interesów budżetowych, bo to chodzi o to, żeby pieniądze nie były defraudowane, żeby nie było korupcji. My jesteśmy w absolutnej szpicy, jeśli chodzi o właściwe wydawanie środków. Ale tylko Europa rozumie o to, żeby KRS była inna niż jest. No i właśnie o to chodzi. Pytanie jest o to, czy ktoś będzie chciał wykorzystać to niezgodnie z prawem. A to już odpowiadam, tak będzie chciał. No jeżeli na tak pewno będzie, to nasza odpowiedź będzie wtedy twarda. No my jesteśmy członkiem Unii. Komisja Europejska mówi, dopóki nie ma likwidacji Izby Dyscyplinarnej, nie ma pieniędzy z budżetu. I co wtedy zrobi rząd Prawa i Sprawiedliwości? My nie będziemy podejmować żadnych decyzji pod dyktat Komisji Europejskiej. To też nie jest już sytuacja, w której, oczywiście, bycie w Unii ma swoją wartość i nikt nie chce innych decyzji podejmować, ale równocześnie nie możemy być zakładnikiem, czy nie możemy wisieć u klamki Komisji Europejskiej w zamian za pieniądze, żeby pozwolić na to, żeby to nie politycy wybrani w demokratycznych wyborach, tylko europejscy biurokraci meblowali nam kraj. A warto przy tej okazji wspomnieć, bo mówimy cały czas o TSUE, warto wspomnieć o doniesieniach francuskich mediów przed weekendu, o ogromnym skandalu, o którym duża część mediów na razie milczy, bo jest to niewygodne dla nich, niewygodne dla brukselskich elit. Sędziowie TSUE, którzy bawili się na imprezach za publiczne pieniądze z politykami Europejskiej Partii Ludowej, tej samej, której przewodzi Donald Tusk, i my mamy teraz uważać, że TSUE nie orzeka w interesie swoich politycznych przyjaciół? Rząd Prawa i Sprawiedliwości zgodził się na kilka mechanizmów, między innymi na mechanizm warunkowości. Na to była zgoda Warszawy, nie było weta, czy teraz będzie weto przy pakiecie Fit for 55? Sprawa jest otwarta, ale oczywiście to jest jedna z możliwości, podobnie którą każdy mogliście kraj, przy warunkowości. To jest jedna z możliwości, którą każdy kraj dysponuje. Warunkowość, tak jak wspomniałem, dotyczy zupełnie czego innego. Jeżeli będą próby przekraczania, to również Polska usztywni swoje stanowisko. A to jest realnie możliwe, żeby rząd Warszawy powiedział, to jest zbyt daleko idący pakiet, nie stać nas na tego typu działanie, jak w tym pakiecie? W tej chwili wszystko jest
jest możliwe, zwłaszcza, że myślę, że krytyka tego pakietu jest dość powszechniejsza w Europie niż by się mogło wydawać, biorąc pod uwagę jego efekty, biorąc pod uwagę to, o czym wspomniałem wcześniej, czyli już dzisiaj ceny energii spowodowane polityką rosyjską i polityką części polityków unijnych uzależniających swoje kraje od Rosji ponownie. No, Polska jest w tym dobrym miejscu, że my wychodzimy z rosyjskiego uzależnienia energetycznego. Izba Dyscyplinarna kiedy będzie zlikwidowana? Będzie w ogóle zlikwidowana? Jako taka nikt nie... Bo to jest właśnie, to jest poddanie się tej narracji, której oczekiwałabym od nas Bruksela. Nie, my nie będziemy likwidować Izby Dyscyplinarnej, dlatego że ktoś sobie tego życzy. Dlatego, że tak powiedział Jarosław Kaczyński, myślałem, że to jest powód likwidacji. Ale to nie chodzi o Izbę Dyscyplinarną. My zgodnie z przyjętym harmonogramem będziemy kontynuować reformę sądów. I rzeczywiście... No, tak jak przy okazji każdej reformy, robi się po jakimś czasie ocenę jej skutków i akurat ocena tego przyjętego rozwiązania dyscyplinarnego nie wypadła najlepiej. Więc w będzie lipcu ono... mówiono o likwidacji, potem po wyrzutu Jarosław Kaczyński wejdzie dla RMF FM. Kiedy będzie realizacja tych zapowiedzi? Więc to rozwiązanie będzie rzeczywiście inne. Myślę, że to kwestia nadchodzących tygodni. No, decyzję podejmie rząd. Nadchodzących tygodni jest jakiś kłopot, bo zdaje się, że jest pewna różnica zdań między Ministerstwem Sprawiedliwości, KPRM-em a Pałacem Prezydenckim. Ja aż tak nie jestem zaangażowany w te dyskusje, żeby na to odpowiedzieć. Są również rzeczywiście konsultacje z Ośrodkiem Prezydenckim, no bo chodzi nam o to, żeby ta reforma już raz wprowadzona funkcjonowała jak należy. Tym razem PSL ma nowego szefa Rady Naczelnej, Waldemar Pawlak wraca. Zaskoczenie? Myślę, że nie. Myślę, że dla kogoś, kto stara się w miarę śledzić scenę polityczną, nie jest żadnym zaskoczeniem, że Waldemar Pawlak postanowił nieco wyjść z cienia, ale on nie był w tym cieniu nic nie robiąc, tylko był cały czas zaangażowany politycznie. Wystartował wbrew koalicji na senatora. Trochę także wbrew własnej partii. No trudno oczekiwać, żeby pewnie zupełnie schował swoje ambicje do kieszeni. To jest polityk, no... Na pewno doświadczony. Mogliśmy się wiele razy różnić. Jak pan oczytuje jego wypowiedzi w ostatnich latach? Bo one były tak inne czasami niż działania polityczne PSL-u. Myślę, że to jest polityk, który no, za swoich czasów stawiał na pewną odrębność PSL. Być może nie jest największym zwolennikiem tego, żeby jego partia szła tak bardzo ramię w ramię, chociażby z Platformą Obywatelską. No ale to oczywiście tylko moje zgadywanki. No. Marek Zawicki mówił PSL za Solidarną Polskę. I zupełnie nowa koalicja i idziecie w innym kierunku. Stabilna większość, nie ma Zbigniewa Ziobry, nie ma kłopotu. My nie zamierzamy dokonywać destrukcji Zjednoczonej Prawicy, ale równocześnie wielokrotnie mówiliśmy, że jeżeli ktoś jest chętny popierać nasz rząd, popierać nasze rozwiązania, popierać rozwiązania zawarte w Polskim Ładzie, to chętnie będziemy go widzieć na pokładzie. No, na razie za tymi słowami Marka Sawickiego nic konkretnego nie poszło. Popierać chcę Łukasz Mejza, to dla was plus dodatni czy plus ujemny poparcie Łukasza Mejzy? Każdy głos w Sejmie ma taką samą wagę. Rzeczywiście jest pewien problem w tej chwili. No, nie traktujemy tej sprawy lekceważąco. Pan poseł Mejza musi wyjaśnić wszystko do spodu. Będzie to weryfikowane i wtedy kierownictwo Zjednoczonej Prawicy podejmie decyzję. Jakiś deadline, jakaś granica, jak długo to może trwać? Bo już trwa drugi tydzień. Drugi tydzień ja muszę pytać o Łukasza Mejza, a posłowie PiS-u muszą się widzieć. I mówisz, tak, oczywiście, ale wyjaśnić trzeba, jak długo? Nie sądzę, żeby to był powód do wicia się, no, szczegóły to już odeślę pana redaktora do samego pana posła Mejzy, bo niektórzy ja nie się jestem, nie wyją. Kasper Pożyński mówi wprost, nie ma dla niego miejsca. Sylwester Tułajew mówi wprost, nie ma dla niego miejsca. Janusz Kowalski mówi również prosto. Ja nie będę w sprawie Łukasza Mejzy specjalnie dużo mówił, bo ja nie jestem rzecznikiem Łukasza Mejzy, jestem rzecznikiem Prawa i
Sprawiedliwości. Z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości ta sprawa musi i będzie dość szybko wyjaśniona w te albo we w te. W tym roku? Czy poczekamy na styczeń? To jest pytanie już o to, jak szybko ten proces będzie postępował. I jak szybko będzie postępował? To, panie redaktorze, gdybym ja znał odpowiedzi na takie pytania, to po wyjściu ze studia zagrałbym w totolotka. I zobaczymy, czy zagra w totolotka poseł Radosław Fogiel, czy wygram też. Zobaczymy. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, wicerzecznik partii rządzącej. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Miłego dnia. Na zegarach godzina 8:29. Do studia wrócił Adrian Kowarzyk. To czas na muzykę i na dalszy czas Poranka Wnet. A ja mówię do usłyszenia.